Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, żeby pokazać Wam, jak wyglądają moje pomidory po posadzeniu. Kilka dni temu postanowiłam, że noce już, można powiedzieć, są takie znośne, jeżeli chodzi o temperaturę. To posadziłam właśnie pomidorki. Mniej więcej taka wielkość tych sadzonek. Oczywiście to są moje sadzonki wysiane. Tutaj obok są następne. Zobaczcie, bardzo ładnie wyglądają. Tutaj też. Tutaj ogólnie mam posadzone w tunelu 20, chyba dwa krzaki właśnie pomidorów. Malinowy, ożarowski. Już dokładnie teraz nie pamiętam. Wiem, że taki koktajlowy, mega gruniasty. Żółty też wysiałam, ale także ten mega gruniasty czerwony. Także fajnie rosną. Oczywiście też stosuję tutaj nawożenie na bazie azotu i do momentu pojawienia się kwiatów będę stosować właśnie to nawożenie na bazie azotu. Myślę, że w najbliższych dniach też sobie zrobię tutaj taką ściółkę z pokrzyw, żeby tak naprawdę trzymało mi wilgoć. W ciągu dnia odkrywam te pomidorki, a wieczorem, tak mniej więcej około godziny 18-19, staram się już je nakryć, żeby rośliny miały ciepło tutaj w tunelu. Fajne sadzonki. Jeszcze tutaj kilka sadzonek mam właśnie pomidorów w tunelu, ale jeszcze nie zostały one posadzone, tylko je przetrzymuję. Jeżeli pojawią się kwiaty, oczywiście wrzucę Wam film, jak mi zakwitną, i później też ze zbioru tych pomidorów będziecie mogli się spodziewać filmu. Także możecie pod tym filmem wrzucić jakiś komentarz, czy już zaryzykowaliście i posadziliście pomidory sobie w tunelach foliowych, czy jeszcze nie, czy czekacie aż po 15 maja wsadzicie do gruntu. Jeżeli będą jakieś przymrozki, mniej więcej chyba z piątku na sobotę tutaj w moim regionie zapowiadają, to możliwe, że będę zmuszona tutaj sobie dogrzać te sadzonki, no ale zobaczymy. Myślę, że tak będę dogrzewać je tutaj, że zapalę kilka zniczy, 2-3, i myślę, że już będzie im ciepło. Także to wszystko w tym filmie i do usłyszenia wkrótce.